Dzień jak co dzień. Witam, dzień dobry na tym trzecim vlogu. Panie Macieju? Słucham. Co to za autko? Skoda Karoq. A powie pan coś więcej o tym samochodzie? Skoda Karoq, wersja Style, czyli bardzo bogata już wyposażona opcja. Klient zamówił niecałe pół roku temu, czyli u nas dosyć szybko odbieramy samochody po 4 miesiącach. Bardzo fajny kolor, bardzo fajna wersja. Nic zamawiać, cieszyć się z zakupu i z użytkowania. No, także zapraszamy, zobaczcie sobie ten samochód, jak wygląda, wam go teraz pokażę. Tak wygląda zupełnie nowy samochód, nie rozklejony. Czeka na wjazd na myjnię, aby przygotować go dla klienta. Więc i ty możesz kupić sobie takiego karoczka. Zapraszamy serdecznie. Skoda Bielanowski, Kamienna 78. No i mam dla was kolejnego potworka. Słuchajcie, używany Arteon, Volkswagen Arteon z 20 roku w Airline. Piękne full-ledowe światła, kamera 360, asystent nagłego hamowania, 20-calowe felgi aluminiowe, zobaczcie jakie piękne, składane elektrycznie lusterka, chromowana listwa wokół, bezkluczykowy dostęp do pojazdu, naprawdę przepiękny samochód. Tutaj mamy taką listwę LED-ową, światła stopu oraz fajny taki, fajna taka loteczka na klapie, imitacji wydechów oraz czujniki parkowania, kamera, już mówiłem, 360, tutaj ukryta oczywiście w tym znaczku, znaczek wysuwa się kamera i macie pokazany tył samochodu. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba ten samochód, bo to bardzo ważne. Dla wersji Airline asystent parkowania, tutaj takie fajne dodatki. Jest naprawdę kot, przepiękny samochód. Zapraszam, cena 165 900. Jeżeli ktoś ma ochotę kupić takie auto, to polecam. O, zobaczcie, drzwi bez ramek, to się może podobać. Alcantara, skrzynia DSG, grzane stołki, duży dotykowy wyświetlacz. Przepiękny samochód. Pierwszy wam pokażę, jak wygląda tył. Z tyłu kanapa grzana, regulacja klimatyzacji. Tak samo Alcantara, czarna podsufitówka. No idziemy z drugiej strony, żeby wam jeszcze ograć. Oczywiście ten samochód na fotelu kierowcy. Masaż fotelu, proszę bardzo, przycisk jest. Tutaj mamy drzwi, bok, tak wyglądają, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, składane, podgrzewane, łopatki zmiany biegów, kierownica charakterystyczna wersji Airline, wirtualny kokpit, auto ma tylko 46 tysięcy przebiegu, line assist, front assist, aktywny tempomat, także zapraszam, samochód jest do sprzedania i zapraszam też na skoda.bielanowski.pl, tam dowiecie się coś więcej na temat chociażby tego przepięknego Arteona. Dobra, idziemy nagrać do naszego trzeciego vloga coś ciekawego. Mam nadzieję, że koledzy od nowych samochodów będą chcieli nam coś opowiedzieć o dzisiejszych promocjach, autach jakie mają. O, zobaczcie, tu możecie sobie na przykład wybrać takie felgi chociażby, nie? Albo na przykład puknąć tak. Piękny dźwięk. Tu jest taka ścianka, na której możecie sobie wybrać różne gadżety Skody. Ja sobie tu odłożę ten modelik. O, proszę. Parasolka. Ręcznik. Lodówka. Fotelik. Lampka na czoło. Zobacz, jakie fajne rzeczy.
A dysko stoi super. Nowy zupełnie. A tutaj macie takie kule, które pokazują nam, jakie mamy aktualnie w ofercie kolory Skody. Także możecie sobie wybrać, o, chociażby taki szary, złoty, miedziany, nie wiem, jak to nazwać. Dajcie znać w komentarzu, który kolor wam się najbardziej podoba. Na tym telewizorze wyświetla się troszeczkę fajnych informacji właśnie na temat nowych samochodów. Najlepsza akcja marketingowa, proszę. Tu możecie sobie spocząć i wypocząć w oczekiwaniu na serwisie lub na swój nowy samochód. Pokażę wam nowe samochody. Tak wygląda Kodiak. Piękny, największy SUV Skody. Zajrzyjmy do środka. Wow. Jest maszyna, wirtualny kokpit, zobaczcie. Skrzynia DSG. Tu macie Superba w liftbacku. W pięknym szarym kolorze. Przód tego auta. Tutaj stoi Skala. Teraz co ciekawe, robią tylko takie, najczęściej są takie szare kolory, te samochody. Taka szarość totalna. Jednak w latach 90. pamiętam, że ten nasz świat motoryzacji był kolorowy. Każdy miał jakiś tam kolor samochodu. Nie wiem, czy to żółty, czy niebieski, czy pomarańczowy. Proszę, Karoq tak się prezentuje, więc zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę i czas, wbijajcie, Kamienna 78, Skoda Bieranowski, to tutaj możecie sobie kupić jakiś fajny, ciekawy pojazd z grupy Volkswagena. O, a zobaczymy, co tu można zrobić. Touch. O, możecie zobaczyć sobie ceny tych samochodów, zobaczcie. Kamik 1.5 benzyna, 150 koni, 6-biegowy manual, 119.800 brutto. To jest pewnie przed rabatem, więc zapraszam, możecie wbijać i tutaj z naszymi handlowcami pogadać. O, a na tym panelu możecie sobie pewnie coś wybrać. No i sobie skonfigurować dla siebie samochód. Czekajcie, spróbujemy coś skonfigurować. Superb, tego sobie skonfigurujemy. Wybierzemy sobie kolor taki, 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 o, niebieski może być. Koła sobie dobierzemy teraz. Co tutaj by wybrać? O, te są ekstra. No i wnętrze. Jasna tapicerka. Beżowa. Dobra. Tak możecie sobie tutaj zajrzeć do tego swojego wybranego pojazdu, jak to się prezentuje. Proszę, takie cuda tylko w Skodzie. Takie gadżety w gablotce. Więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Lato idzie, t-shirt jest, torba, to nie wiem dla kogo, taka bluza. Mega, i czapeczka. A tutaj jest miejsce, gdzie wydają nowe samochody. Proszę bardzo, brama otwarta. O, i ktoś do mnie dzwoni. Tak, Przemek. No ja tutaj jestem na nowych, akurat poszedłem. Ale już idę do ciebie. A tutaj macie stację ładującą swojego elektrycznego Enyaqa chociażby. Mnóstwo nowych samochodów stojących oczywiście przed salonem. Tutaj sobie pójdziemy, wam pokażę, jak wyglądają auta kompletnie nowe, nierozklejone, gotowe do sprzedaży. Więc zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy szukają Skody, chcieliby nabyć Skodę, także polecam i zapraszam.
A któż to tu czeka na mnie? O! Dzień dobry. Pan nie ma co robić w domu? Jak widać. Co dzisiaj robiłeś? O, dzisiaj od rana nic. Nic? Nie wiem. Czyli opierdala longo, tak? Tak. No, super. Pierwszy dzień urlopu. Sobota jest, urlop, pierwszy dzień. Powinniście na jakieś, nie wiem, na wakacje gdzieś jechać. Nie, dzisiaj jeszcze nie. Przemuś, a ty dzisiaj przyjechałeś tutaj B8? Opowiedz nam troszeczkę o tym swoim B8. A więc jest to Passat B8 z rocznika 2016. Pod maską ma 2-litrowego diesla o mocy 190 koni i 6-biegową automatyczną skrzynię biegów DSG. Koła chyba najładniejsze alfenty, jakie były oryginalne w Volkswagenie. 18-teczki. Bardzo fajne. Ogólnie wersja Highline, bardzo mocno doposażona. Tak. Masz te wirtuala, czy nie? Mam virtual cockpit, mam head-upa wysuwanego. Największy radio z kamery Pro, tak, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Mam ambient w drzwiach. Co tam jeszcze jest? Wybór trybu jazdy, wybór zawieszenia, mam DTC, ACC. Front assist, czujniki przód, tył, kamerę cofania. Najmocniejsze światła LED-owe, składane lusterka. Pokaż nam wnętrze tego potwora. Ale cóż, się jeździ, się używa. Zobaczcie, jakiż to piękny samochód w środku. Okruchy są. No są, przyjadło się śniadanie w samochodzie. Śniadanie w samochodzie, znaczy virtual, duże radyjko. Dajcie znać w komentarzu, czy młody nasz operator kamery, ja jestem dzisiaj po tej drugiej stronie, więc nagrywam jego samochód, czy wam się ten samochód podoba. Ale co jest najwspanialsze w tym samochodzie? No. Proszę Państwa, czego nigdy jeszcze nie doświadczyłem. Wsiadamy. Ja teraz siedzę sam za sobą. Ja mam około 1,85 m. I patrzcie. To jest po prostu bomba, nie? Mhm. Pierwszy samochód, w którym wygodnie można z tyłu jechać. Dla mnie to jest świetna rzecz. Z tyłu przyciemniona szybka. Przemuś, co skłoniło Cię w ogóle do zakupu Passata B8? No tak z narzeczoną szukaliśmy fajnego dużego auta w automacie i z grupy Volkswagena, bo zawsze gdzieś tam ja lubiłem to auto. I Passat odkąd w zasadzie wyszedł na rynek, bo 8 strasznie mi się podobał. Gdzieś tam kiedyś zostało to marzenie i zostało spełnione. Gratuluję zakupu. No kochani, jeżeli wam się podoba taka forma vlogu na YouTubie, zachęcam do subskrypcji, do tego, abyście udostępniali dalej, zostawcie dzwoneczek, aby materiał dotarł też do Was, łapkę zostawcie też w górę i dziękuję bardzo i zapraszamy Was do Bydgoszczy na Kamienną 78, Skoda Bieranowski, to właśnie tutaj, z tego miejsca nadajemy do Was te vlogi. Jest to trzeci vlog, czwarty niebawem, tymczasem trzymajcie się, bo idę na 2-tygodniowy urlop, ale myślę, że coś za jakiś czas znowu się pojawi.